są? Gdzie oni są? Chyba się zgubili. FBA! Moi drodzy, zwiedzanie stolicy Polski to nie jest zaliczanie kolejnych punktów McDonalda, KFC oraz galerii. Obiecałem waszym bliskim na lotnisku w Nowym Jorku, że zwiedzicie Warszawę, a w niej przede wszystkim Muzeum Narodowe z wyjątkową ekspozycją. Kogo pan mi tutaj przyprowadził? Grupę amerykańskiej młodzieży pochodzenia polskiego. Czyli Polonię. Tak, ale taką wyjątkowo współczesną. Witajcie w sercu Polski, ojczyzny waszych rodziców. Trafiliście na wyjątkową ekspozycję, którą zatytułowaliśmy Droga do niepodległości w kilku obrazach. Proszę was o wyłączenie muzyki, wyrzucenie butelek z napojami oraz wyjęcie z ust gumy do rzucia. Nie rozmawiajcie. W naszym muzeum w tym roku dzieją się rzeczy niezwykłe. Czasami obrazy i postaci historyczne ożywają, rozmawiają i śpiewają. Jak myślicie, dlaczego wasi rodzice i dziadkowie pragnęli, abyście w tym roku wyjechali do Polski, a nie na Hawaje, do Chin czy Japonii? Dlaczego? Ponieważ marzeniem rodziców było, abyście zwiedzili ich starą ojczyznę, w tym w jej stolicy Muzeum Narodowe. Bo w tym roku Polacy i Polonia na całym świecie obchodzi stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Teraz wiemy, w jakim celu tutaj jesteśmy. Mógłby pan zaprowadzić po muzeum i zapoznać z ekspozycją? Z wielką przyjemnością zapraszam. Dzisiaj specjalnie dla was nasi pracownicy ochrony będą po kolei przynosić najciekawsze zabytki będące świadectwem niezapomnianych kart historii, walki narodu o odrodzenie wolnej i niepodległej ojczyzny. Proszę pracowników ochrony o umieścić na statywie archiwalną mapę rozbiorów Polski. Zaczęła się tragedia naszego narodu, ponieważ nasi sąsiedzi, Austria, Prusy i Rosja, zawarły między sobą sojusz i dokonały rozbioru Polski. Było to w 1772 roku, pierwszy rozbiór Polski. W 1793 roku, drugi rozbiór Polski. I w 1795 roku, trzeci rozbiór Polski. Polska przestała istnieć na mapach świata. Kraj nasz do 1918 roku znajdował się pod zaborami rosyjskim, pruskim i austriackim razem 123 lata. Przez tyle lat zaborcy próbowali narzucić Polakom własną kulturę, język, obyczaje i religię. Nasza wystawa ma wam pokazać, jak trudna była droga Polski do wolności. Upamiętnić tych, co zginęli za ojczyznę. Oddać hołd tym, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzisiaj wielka jest rocznica. 11 listopada. Tym, co zmarli za ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa. Im to bowiem zawdzięczamy wolność, polską mowę w szkole. To, że tylko z kart historii poznajemy dziś niewolę. Kiedy nagle las zaszumi mową sosny, gdy zrozumiesz, to jest Polska! Gdy zobaczysz gdzieś to pole królujące ponad polem, to
zobaczysz płowe wrzosy, rozbłyskane w kroplach rosy. To jest Polska! Kiedy drogim jest ci w życiu, żyto srebrne przy księżycu, ujrzysz biało krzyż wycięty, hełm i pod nim piasek święty. To jest Polska! Nie rzucim ziemi, skąd nasz lud, nie damy pokreść mowy. Polski my naród, polski ród, królewski szczyt piastowy. Nie damy, by nas gnębił wróg. Tak nam dopomóż Bóg! Tak nam dopomóż Bóg! Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, ni dzieci nam Germanii. Orężny wstanie kupiec nasz, duch będzie nam hetmanił. Pójdziemy, gdy zabrzmi złoty róg. Tak nam dopomóż Bóg! Tak nam dopomóż Bóg! Rozdzielił nas, mój bracie, zły los i trzyma straż. W dwóch wrogich sobie szańcach patrzymy śmierci w twarz. W okopach pełnych jęku, wsłuchani w armat chłup, stoimy na wprost siebie. Ja, wróg twój, ty, mój wróg. Las płacze, ziemia płacze,
cały świat w ogniu drży. W dwóch wrogich sobie szancach stoimy ja i ty. Łatwo je zrozumieć.
ludzi i wymagam. Wreszcie mówi, że tak lepiej, że Tobie pomagam. Niepodległości.